Dzień dobry, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku o wydobywaniu piór ukór. Dlaczego, co i jak? No słuchajcie, jednym z główną przyczyną wydobywania ukór przez kury pióra to jest brak składników odżywczych. Brak składników odżywczych takich jak wapń. Tutaj też możemy skupić się, jeśli chodzi o białko, o ilość białka w paszy, różnych witamin, cynku, takich tam rzeczy, powiedzmy składników, które właśnie przy ukór są bardzo, bardzo potrzebne i też jeśli nie mamy tych składników, to te kury nam zaczynają się po prostu dziobać i tutaj mamy też z tym duży problem. I powiem Wam szczerze, że wiele jest czynników, które na to wpływają i czasami mamy zbilansowaną paszę, czasami mamy wszystko i przestrzeń, i trawkę, i to. I kury po prostu wydobywają sobie pióra, co ostatnimi czasy, ostatnie lata bardzo często zdarza się, że to się dzieje, że tak jest. I takim kolejną jakby przyczyną tego, że te kurki sobie tam wydobują pióra, jest stres i nuda tych kur. Czyli to jeśli mają za dużo kogutów, bądź powiedzmy jakiś stres w pomieszczeniu, jakieś hałasy czy coś, to też są w stanie sobie tych piór właśnie przy tym stresie właśnie wydobywać, jak i nuda, tak jak u ludzi, że jak się nudzimy, wtedy sobie dużo rzeczy wymyślamy, dużo nam strzela do głowy różnych myśli, które nigdy się nie zdarzą, których nigdy nie spotkają nas. Więc u kur jest podobnie, jak się nudzą, to też dla zabawy, dla tego smaczku sobie tam właśnie ładnie wydziobują te kurki. Piórka, nie kurki, tylko piórka. Są na pewno pasożyty kolejnym takim właśnie, czyli wszy, wszoły tak zwane, to też jeśli jest ich dużo w kurniku, to też mają z tym problem, że wtedy się wydrapią, wydziobią i też trzeba na to bardzo zwrócić uwagę. No i z tymi pszczołami to można by było też i nagrać odcinek, bo to jest taka już, no, przytam, żeby to zrobić dobrze. Są jakieś świece dymne, są jakieś leki, które podaje się, substancje podaje się w płynie. Jest to temat taki o czy wywapnowanie i jeśli ktoś sobie gdzieś prowadzi pszczoły, to jest to ciężki temat do zniszczenia, do tego, żeby tego u nas nie było. Kolejnym punktem jest to, że wydziobują sobie te pióra, te kury, to, że właśnie ustawiają sobie hierarchię. Czyli jest taka walka między sobą, wtedy kto silniejszy, kto tam kogut jaki, to wtedy tutaj sobie się dziobią. Też jeszcze przyczyną jest na pewno i miejsce. Miejsce, czyli to, jeżeli mamy za ciasno, nie mają co robić, no to tutaj zaczynają sobie też wydziobywać właśnie te piórka, co jest wielkim problemem, bo nieraz tak, jest przypadek taki, że sobie ładnie wydziobią, a z drugiej strony i nie wyrośnie to piórko, nie? Czyli aż do praktycznie do tego mięska tam sobie wydziobią i tutaj już te kury wyglądają brzydko, wyglądają nie tak jak powinno być, a z drugiej strony jest tak, że sobie wydziobią i wtedy kolejne wyrosną, to jest jakby takie dość normalne i powiedzmy sobie, że jeśli weźmiemy kury na przykład takie fermowe czy cokolwiek, to zauważamy, że one w ogóle są jakby bez piór, są w złym stanie i na tej zasadzie tutaj właśnie też będą miały to, że będą te pióra wygryzione po prostu. Teraz opowiem tak dokładniej, jak temu zjawisku zapobiec. Więc w pierwszej kwestii mówiliśmy właśnie o tym, że kury się nudzą, czyli trzeba im powiedzmy zapewnić przestrzeń, to chyba jest wybieg, jest chyba na jedną sztukę jest od 4 do 5 metrów najlepiej,
z tego co gdzieś tam statystyki mówią. Z drugiej strony, jeśli żeby ziemia nie była zbyt zbita, bo kury lubią drapać, kury właśnie lubią te kąpiele piaskowe, więc też trzeba im to zapewnić, żeby miały w tym zabawę, żeby mogły sobie w tym osiedzieć. Wy wyczyścicie z tego piasku i o to trzeba zadbać pod względem tych zabawek. Też właśnie wieszać im różne zabawki, czyli rzucać im kapustę, rzucać im kolbę z kukurydzy. Takie coś, żeby mogły sobie pogryźć, podziobać, pobawić się i też na pewno to zmniejszymy tym wydziobywanie piór u drobiu. Kolejnym punktem poza przestrzenią, właśnie tutaj przestrzenią i oczywiście tych warunków właśnie dobrostanowych dla kur, czyli też i ta odpowiednia ilość gniazd, odpowiednia ilość powiedzmy miejsca, w którym ciągnę, czy jakieś gałęzie, czy cokolwiek, tych drabinek w kurniku, też musi być to odpowiednia ilość. I kolejnym punktem, na jakim się musimy skupić, no to właśnie ta pasza, czyli te powiedzmy składniki odżywcze. Dlaczego też kury wydziobują pióra? Bo tam one zawierają keratynę. Tak to jest, widzicie. Człowiek nie jest nieomylny, więc to jest keratyna. I tu też trzeba wtedy składnik brać właśnie w tych premiksach, czyli tych paszach mineralnych, aby były te witaminy, odpowiednia ilość właśnie białka, czyli między te 16-18% białka w tej paszy, żeby były też i różne, bo jak wiemy, że jak rzucimy różne zboża, czy powiedzmy jakieś całe, no to też kurki sobie potrafią to wybrać, przebrać i tak samo jak kupujemy różną paszę, to też widzimy, że te kury wydrapując pewne elementy zostawiają, a pewne elementy po prostu zjadają jako pierwsze, także kura, nie mówią, że głupi jak kura, bo to jest nieprawda jednak, obserwując z biegiem czasu, to kura jest bardzo mądra i ona też sobie wydziobie to, co jej tam najbardziej smakuje. Jeszcze w tych całych historiach to czynnik genetyczny też ma duże znaczenie. Z tego względu, że niektóre rasy są bardziej podatne na to, żeby właśnie sobie wydziobywać pióra. I tak samo jak czy mamy takie bardziej szlachetne, nasze, rodzime rasy, one nie będą się brały i sobie wydziobywały piór. Tak właśnie czy tamte fermowe jak Rossa jedynka, dwójka, to właśnie one mają to, czyli te czerwone, bordowe, nie wiem, no jestem mężczyzną, więc powiedzmy szczerze, że mogę kolorów nie rozróżniać. I u nich częściej właśnie występuje to dziobanie tych piór. No czy lek hormy już mniej mają, czy na przykład jeśli mamy ze swojego lęgu, no to tutaj czynniki bardziej, jeśli sobie wydziobują pióra, to czynniki związane bardziej właśnie z tą przestrzenią, są dużo więcej, wpływają na to, że sobie to wydziobują. Kolejne, słuchajcie, też nie dopowiedziałem tego na początku, a jest też bardzo ważne, że cykl świetlny też ma na to wpływ. Jeśli za dużo damy drobiu, kurom właśnie światła, czyli powiedzmy sobie będą miały więcej niż tamtej 10 godzin światło czy włączone, czy to też są w stanie właśnie sobie więcej tych piór wydziobać. I powiedzmy tak, że no na to tutaj po prostu musimy zwrócić uwagę, żeby też nie był za długi ten cykl świetny. Taką ostatnią rzeczą właśnie, którą dopowiem do tych wszystkich czynników właśnie, żeby mówić o tym wypierzeniu, to są jeszcze naturalna sprawa, jakim jest u kur pierzenie się. Czyli kury na jesień muszą się przepierzyć. Więc tu będzie normalną rzeczą, żeby właśnie gubią pióra
Wtedy też my myślimy, że się niesamowicie coś dziwnego dzieje, a to jest normalne. Czyli na jesień, po tym okresie takiej dużej nieśności, one chcą odpocząć, wtedy się przepierzają, wtedy też mają tych mniej piór i na to zwrócimy uwagę, że to nie jest nic złego na tej zasadzie. Ale jeśli to trwa cały rok, no to wtedy tu te czynniki, które powiedziałem wcześniej, właśnie o nich trzeba wrócić, żeby stwierdzić, które do nas w naszej hodowli najbardziej pasują. I już tak, żeby reasumować to wszystko, moi drodzy, to teraz tak, żeby wrócić do całości, czyli pierwsze takie czynniki, które wpływają na to, że kury sobie wydziobują te pióra, to jest właśnie to, co mamy w paszy, czy dajemy wszystkie składniki. Drugim, jaki mamy, no to czy się mają stres, czy się nudzą. Czyli tutaj musimy te zabawki i na stres to, czy to jest powierzchnia, na tej zwrócić uwagę. Trzecim jest na pewno rasa, czyli jeśli mamy daną rasę, która jest bardziej podatna na to, że kury będą sobie bardziej wydobywać pióra, czyli tak samo jak nie, to głównie mówię o rosie, bo mówię te nasze rodzime, czy zielononóżka, czy karzełki, czy takie małe, to musi tu być już bardziej czynnik typu pasza, typu nuda, takie rzeczy, niż one miały sobie same wydobywać pióra. Kolejnym jest ten cykl dobowy i przestrzeń, to też już mówiłem. Słuchajcie, także tutaj musicie na wiele, wiele, wiele rzeczy zwrócić uwagę, czyli to nie jest tak, że jest jeden czynnik, czy to są jeszcze czasami i pasożyty. To też jest wielka przyczyna tego, że sobie wydziobują. Wtedy te piaskowe kąpiele dla kur są jak najbardziej potrzebne. Jeśli coś źle powiedziałem, czy coś ze mną się zgadzacie, dajcie w komentarzu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinku. Zapraszamy do nas subskrybowania, lajkowania, komentowania naszego kanału. Bo to wszystko robimy dla Was i jeśli Wam się to podoba, dajcie łapkę w górę i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.